A dziś zaczynamy od podkarpackiego finału akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Przez cały dzień znicze zebrane wcześniej w różnych częściach regionu były przywożone do naszej redakcji. Telewizja Rzeszów jest koordynatorem akcji po polskiej stronie granicy. Dziś zebraliśmy kilkanaście tysięcy, ale wiemy, że to jeszcze nie koniec, bo znicze jadą do nas m.in. z Żarw Lubuskiem. Akcję obserwowała Beata Wolańska. W Rzeszowie właściwie od wczoraj pada deszcz i chociaż dzisiaj chwilami padał bardzo intensywnie, to ani trochę nie przeszkodziło to w naszej wielkiej zbiórce zniczy. Wielki podkarpacki finał akcji Światełka Pamięci do Łyczakowa ściągnął do Rzeszowa, a dokładnie na parking telewizji Rzeszów, tysiące, można powiedzieć, osób. Znicze przyjeżdżały z różnych zakątków Podkarpacia i wiemy już na pewno, że zbierały je przedszkola, szkoły, samorządy, domy kultury, ale też mnóstwo prywatnych osób. Dzisiaj wszyscy przywieźli je do nas. Już po raz 12 mieszkańcy Podkarpacia pokazali, że Kresy i Polacy, którzy ciągle tam mieszkają, są dla nich ważni. A znicze to jeden z ważnych symboli tej solidarności i pamięci o polskiej historii Lwowa, ale też przygranicznych miast i miasteczek. Co roku kupujemy i przynosimy, ponieważ Lwów lubimy bardzo, w ogóle Lwów. No a cmentarz Łyczakowski z normalnego obowiązku zawsze odwiedzamy. No i dlatego chcemy, żeby na wkład jakoś tam się gdzieś znalazł, czy na Janowskim, czy na Łyczakowskim. Uważamy, że to jest bardzo piękna akcja, choć przez to, ten znicz, przez to światełko łączymy się z Polakami na ich grobach. I choć tam wiemy, że tam jest bieda, wiemy, że no nie mają pieniążków i choć ten znicz polski zapłonie od nas na grobach naszych polskich. Dla starszych to dowód pamięci o Kresach, dla młodszych ważna lekcja historii. Ta akcja jest bardzo ważna, ponieważ we Lwowie jest pochowanych wiele Polaków walczących o wolność Polski. Powinniśmy o nich pamiętać, ponieważ mało osób dba o te mogiły. Przywieźliśmy znicze dla naszych kolegów Orląt, które broniły Lwowa. Najmłodszy obrońca Lwowa miał 9 lat. Zbieraliśmy te znicze przez cały październik, dlatego że uważamy, że ta akcja jest bardzo potrzebna i bardzo fajna. Zuchy spod Przeworskiej Gaci wspierane przez harcerzy i młodych sportowców przywiozły prawie 1000 zniczy, zbieranych w całej gminie. Mieszkańcy corocznie już czekają, jak pojawiają się piękne plakaty, które sami wykonujemy na zbiórkach harcerskich zuchowych i wtedy zawozimy do różnych instytucji, do przedszkoli, do tych najmłodszych dzieci, które tak chętnie dają te znicze. Robimy piękne zdjęcia, potem umieszczamy w kronice i starsi mieszkańcy również pytają, kiedy te znicze, czy już mamy przynosić. Jest to piękna sprawa. Jedni, jak żołnierze Podkarpackiej Brygady Terytorialnej, wzięli udział w akcji po raz pierwszy. Inni, jak rzeszowscy strzelcy, już po raz kolejny. Ale motywacja jest taka sama. Chcielibyśmy przede wszystkim w jakimś tam minimalnym stopniu, chociaż materialnie wspomóc tych, którzy gdzieś tam nas będą reprezentować później i złożą te nasze skromne znicze na grobach zapomnianych niejednokrotnie ludzi. Liczenie ciągle trwa, ale już wiadomo, że tylko dziś udało się zebrać prawie 15 tysięcy zniczy. Już jutro pierwsza część zebranych dzisiaj zniczy pojedzie za wschodnią granicę. Zawieziemy je do Strzelczysk, Pnikuta, Mościsk i Niżankowic. Wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy. To właśnie z myślą o nich zbieraliśmy znicze i to właśnie im jutro rozdamy biało-czerwone światełka pamięci. A oni 1 listopada rozpalą je na swoich cmentarzach. Kolejna część zniczy pojedzie na Ukrainę w piątek. Wtedy zawieziemy je do Lwowa na cmentarz Łyczakowski, cmentarz Janowski i cmentarz Orląt. Tam także rozbłysną światełka pamięci prosto z Podkarpacia.